Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o podstawowych olejkach eterycznych i ich zastosowaniach, czyli o takich olejkach, które używamy na co dzień i które wspierają nas w takie najbardziej, że tak powiem, częste sposoby. I to jest też świetny sposób, żeby rozpocząć przygodę z olejkami. Zostało to tak wymyślone, że kiedy decydujecie się rozpocząć to używanie olejków eterycznych, to kiedy zakładacie konto w Young Living, zamawiacie wtedy zestaw startowy premium. I w skład tego zestawu wchodzi 12 podstawowych olejków oraz dyfuzor i próbki różnych produktów. I właśnie to używanie tych olejków z zestawu startowego jest świetnym wprowadzeniem do tego, żebyście rozpoczęli swoje własne doświadczenie, żebyście poznawali, jak działają olejki na Was, na Waszym organizmie, na Waszych bliskich i jak to naprawdę, jaki wpływ naprawdę one mają na Was i dzięki temu nie będziecie musieli tylko wierzyć na słowo, ale posiadać własne doświadczenie. Także dzisiaj zajmiemy się zestawem startowym premium, który przychodzi do Was, kiedy zakładacie konto w Young Living. Przychodzi do Was wtedy takie spore pudło, w którym znajduje się takie pudełko z olejkami oraz znajduje się w osobnym pudełku, znajduje się dyfuzor. Dyfuzor może wyglądać troszeczkę inaczej, bo też w każdym regionie tak jakby są inne modele, więc najprawdopodobniej będzie miał podobny kształt, ale trochę inny design. Natomiast no ma, to jest bardzo podobna, zarówno jakby obsługa tego dyfuzora jest bardzo prosta. Wlewamy wodę, zakraplamy kilka do 10 kropli olejku, podłączamy do prądu. Są dosłownie dwa guziki i działa. Natomiast największa przyjemność i zabawa to jest w właśnie odpakowywaniu pudełka z Premium Kit. Więc tak, tutaj mamy, zdejmujemy tę obwolutę. Tutaj mamy piękne pola lawendowe z Utah, gdzie znajduje się siedziba firmy Young Living w Stanach. Potem sobie tak kładziemy pudełko i otwieramy. I tutaj będziecie mieli różne materiały informacyjne i promocyjne. Na tym etapie jest już trochę materiałów dostępnych w języku polskim, takich jak katalog produktów i podstawowe informacje olejkowe. Natomiast na razie jest nas wciąż za mało członków w Polsce na to, żeby była strona internetowa po polsku. Więc mamy obsługę klienta po polsku, ale nie mamy strony, więc mam nadzieję, że to się niedługo zmieni, że coraz więcej osób odkryje olejki Young Living w Polsce i że będzie nas właśnie więcej i wtedy powstanie też strona internetowa. Ale tutaj na pewno znajdziecie materiały promocyjne z tego, co już, informacyjne z tego, co już się znajduje w języku polskim. U mnie było wszystko po indonezyjsku, także tak jakby wyjęłam to, bo by się tutaj nie przydało do demonstracji. Otwieramy i mamy takie ładnie zaprojektowane pudełko, które tak jakby możecie wyciągnąć całość. I zaraz, zanim do tego przejdę, tylko powiem, że na dole będą się znajdowały dodatkowo olejki, czyli 10 olejków jest tutaj, plus 2 będą na dole. Znajdziecie także jedną taką kulkę, tak zwany roll-on. To będzie, kulka będzie osobno i będziecie mogli zrobić klik, włożyć, zdecydować, który z olejków chcecie używać jako roll-on. Różnica jest taka, że tak jak mówiłam w przypadku sposobów zastosowania olejków, normalnie nie dotykamy do skóry buteleczką olejków, bo wtedy dostają się zarazki. Natomiast roll-on jest taką bardzo praktyczną końcówką, która to umożliwia. I najczęściej wszyscy decydują się na to, żeby roll-onem został olejek Stress Away.
To jest olejek absolutny bestseller firmy Young Living, który pachnie, jest blendem i ma w sobie wielu różnych roślin, natomiast przebija się wanilia i jest on po prostu, dla mnie pachnie jak właśnie ciasto czekoladowo-waniliowe. On ma w sobie kopajbę, cytrynę, cedr i między innymi i lawendę i wanilię. Jest cudowny olejek odstresowujący, który możemy właśnie w każdej chwili wyjąć z torebki i posmarować sobie na przykład na skroniach, na szyi, na nadgarstku i powdychać sobie. I dosłownie sekunda i pomaga nam to się odstresować i uspokoić w jakimś takim trudniejszym momencie. Także ten rolon jest w pudełku. Mamy tutaj też takie malutkie pudełeczka, które umożliwiają podzieleniem się kilkoma kropelkami olejku z przyjaciółką czy kimś bliskim, komu chcecie podarować trochę olejku. Natomiast rzeczywiście jakby to jest dobre, żeby podarować troszeczkę, na przykład kiedy ktoś, nie wiem, ma ból głowy i chcecie mu pomóc w danym momencie, żeby sobie w domu jeszcze posmarował. Ale rzeczywiście, żeby poznać olejki, żeby zacząć ich używać, to najlepiej jednak mieć swoje olejki i zamówić ten zestaw startowy, bo tak jakby potrzeba też trochę czasu, tak? A nie jakby jednorazowe użycie może dużo dać, może wow, to działa, może dokonać takiego odkrycia, ale tak jakby, żeby się nauczyć i oswoić z olejkami, to jednak lepiej mieć swoje i mieć możliwość używania ich wielokrotnie. Także tak, to jakby są. I tutaj też jakby macie szczęście, bo w Unii Europejskiej jest dostępnych dużo więcej produktów niż tutaj, gdzie ja jestem w Indonezji, więc będziecie mieli też próbki takiego soku ze specjalnych borówek z Chin. Nazywa się Ninja Red i to jest sok, który jest niezwykle, ma niezwykłe właściwości antyutleniające i dodające energii. A więc jak sobie spróbujecie taką saszetkę, która tutaj będzie, a najlepiej ją schłodzić też i właśnie zastosować zamiast popołudniowej kawy. A to jeśli Wam to posmakuje, to możecie potem sobie zamówić przez swoje konto duże butelki tego soku. I na pewno będą jeszcze jakieś inne próbki. To się zmienia też sezonowo i jakby dodają różne fajne dodatki do tego zestawu premium. Co naprawdę właśnie dużo lepsze rzeczy, że tak powiem, się tam znajdują w tym zestawie w Unii Europejskiej czy w Stanach niż w Indonezji, gdzie dostępność jest ograniczona. I teraz tak, możemy sobie z tyłu zrobić z tego taką podstawkę, wyjąć i klik, klik. I mamy olejki, które możecie właśnie tak je po wyjęciu z pudełka postawić sobie w takim miejscu w domu, w którym no nie ma za dużo światła, bo olejki nie lubią światła słonecznego bezpośredniego i nie lubią, żeby było za ciepło. Ale, że tak powiem, w polskich warunkach nie jest to zbyt trudne, więc po prostu ważne jest tak to, żeby te olejki były poza zasięgiem małych dzieci, bo no nie są przeznaczone do bezpośredniego używania przez dzieci bez kontroli. Ale też w takim miejscu, w którym będziecie je często widzieć i będziecie o nich pamiętać, tak żeby właśnie Was wołały i żeby zaczynały być stałym elementem Waszej codzienności. Więc na przykład łazienka, czy w jakimś takim miejscu, w którym po prostu jest bezpiecznie, ale też wygodnie. Ok, przechodzimy do omówienia podstawowych olejków. Widzicie, one mają fajne kolorowe etykietki. Często te etykietki, jakby kolor oddaje, tak jakby oddaje temu, jaki jest podstawowy skład tego olejku, więc też intuicyjnie jakby łatwo to
łatwo to skojarzyć. Więc pierwszym olejkiem jest olejek miętowy, peppermint, czyli mięta, po polsku mięta pieprzowa. I to jest olejek, który przede wszystkim dodaje nam energii. Jest świetny do obudzenia się, przebudzenia albo podniesienia poziomu energii. To jest olejek, który oczywiście, tak jak herbata miętowa, pomoże nam w jakichś trudnościach z żołądkiem. Tak, jedna kropla tego olejku jest równoważna mocy mniej więcej ponad 30 filiżanek, równa filiżanką herbaty miętowej, tak? Także to jest taka ogromna moc i taka różnica. Więc ja dodaję po prostu jedną kropelkę mięty na butelkę wody. Weźmę butelkę i sobie piję po prostu wodę z miętą. I jest to właśnie na dodanie energii, przebudzenie plus wspieranie układu trawiennego. Natomiast na przykład mięta dla bardzo wielu osób jest absolutną podstawą do bólu głowy, do pomocy przy bólu głowy i migrenie. I wtedy najczęściej te osoby, bo ja akurat nie cierpię na migreny, ale te osoby stosują ten olejek właśnie dosłownie kropelkę. Najpierw sobie rozsmarują na ręku i potem stosują kropelkę na skroniach, ale właśnie nie za blisko oczu, bo rzeczywiście ona jest bardzo, bardzo mocna i tak jakby jej opary potrafią też podrażnić oko. I olej miętowy jest na tyle mocny, że nie jest zalecany ani w ciąży, ani przy dostosowaniu dla malutkich dzieci. Okej, okay. No oczywiście olejek miętowy to jest bardzo popularny do gotowania, do sałatek, do drinków, do mojito, do robienia czekoladek na przykład, czy ciasta czekoladowego z miętą. Jakby wszędzie tam, gdzie byście zastosowali taką właśnie super świeżą miętę, no to to jest jeszcze bardziej esencjonalne i mocne niż od świeżej mięty. I czy sprawdźcie sobie w filmie, który mówiłam o częstotliwościach i o mocy olejków, to jakby jakie jest porównanie pomiędzy świeżymi ziołami a tym olejkiem. Okej, okay. Drugi w moim zestawie to jest frankincense, czyli kadzidłowiec. Jest to olejek bardzo stary, z Bliskiego Wschodu. Głównie Young Living uzyskuje olejki z Omanu i jest to no właśnie olejek, który tak jakby też pachnie taką starożytnością i często kojarzy się ludziom z zapachem kościoła. Czy dobrze, czy źle, zostawiam to już Wam, ale jest dlatego, że podczas rytuałów religijnych jest rozpylany kadzidłowiec, tylko w formie, bo to jest żywica i on jest palony. I jakby to, kiedy macie w kościele taki moment, gdzie jest dym, to właśnie jest kadzidłowiec. Dzieje się tak dlatego, że jest to jednym z podstawowych zastosowań kadzidłowca. To jest skupienie, wyciszenie, uziemienie. I pomaga on w medytacji, pomaga w modlitwie, pomaga właśnie w takim wyspokojeniu. Natomiast ma mnóstwo innych zastosowań. Moje znajome się zachwycają tym, jak ten olejek działa na odmłodzenie skóry. Także wszystkie jakby stosowanie go do kremów, do skóry jest jednym z podstawowych. Natomiast ja rzeczywiście najczęściej stosuję go w takim właśnie wspieraniu zarówno emocjonalnym, wyspokojenia, uziemienia, jak i właśnie przy medytacji, czy jakiejkolwiek takiej pracy związanej z energią, więc można go rozpylać, można go smarować